Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dopiero w zeszłym tygodniu mówiłam Wam, że mam nadzieję, że nie będę musiała do Was wracać z odcinkami, w których będę opowiadać o kimś, kto w ostatnim czasie odszedł. Niestety, no jak widzicie, ten grudzień nie jest dla nas łaskawy. Dziś będę opowiadać Wam o Mariuszu Walterze, który na pewno był wybitnym człowiekiem mediów, zarówno pracując w Telewizji Polskiej przez wiele lat w PRL, dzięki niemu mogliśmy oglądać niesamowite programy, ale także później, kiedy w Wolnej Polsce stał się założycielem jednej z niezależnych stacji. Sprawiał, że jego życiorys budził i budzi do dzisiaj wielkie zainteresowanie, ale także kontrowersje. I choć sam, mimo że był twórcą telewizyjnym, rzadko w mediach się pokazywał, mimo wszystko był bardzo znaną osobą. Dziś opowiem Wam, jak wyglądała jego droga do tego, żeby pracować w telewizji, potem żeby stworzyć własną telewizję. Powiem Wam, że po drodze było bardzo ciekawie, ponieważ różne inne biznesy również prowadził. Będzie to dowód na to, że jeżeli ktoś ma smykałkę do biznesu, to odnajdzie się zawsze, ale także opowiem Wam o jego życiu prywatnym. Podsumowując niejako jego życiorys, mam więc nadzieję, że będziecie wtedy ze mną do samego końca. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Jego ojciec był sędzią, niestety podczas II wojny światowej został rozstrzelany na dziedzińcu siedziby NKWD w Kijowie. Natomiast mały Mariusz wojnę przeżył razem z mamą na Śląsku. I tam też studiował na Politechnice Śląskiej. Już wtedy zaczął działać mediowo, pracując w uczelnianym radiowęźle. Przygodę z mediami rozpocząłem w Radiu Studenckim Politechniki Śląskiej. Później było Radio Katowice, Ośrodek Telewizji Polskiej w Katowicach, a od 1963 roku Telewizja Polska w Warszawie. Ale już wtedy, jeszcze na etapie studiów, miał dość dużą zagwozdkę. Zastanawiał się bowiem, czy jeżeli studiuje i chce być inżynierem, to w ogóle wypada mu wykonywać zawód mediowy. Bałem się, że inżynier nie jest uprawniony do tego, żeby pracować w zawodzie twórczym. Na szczęście wiele osób nie pracuje w wyuczonym zawodzie, a wśród ludzi mediów bardzo często są tacy, którzy skończyli różne specjalizacje, specjalności, kierunki, a później to im pomaga być bardziej ukierunkowanym w swojej działalności mediowej i mieć szerszą wiedzę. I tak jak Wam powiedziałam, pracował w TVP, ale również tam znalazł swoją miłość. Bo tam pierwszy raz spotkał Bożenę Bukrabę, która później nazywana była oczywiście Bożeną Walter. Spotkali się w Katowicach, ale później musieli się rozstać, ponieważ pan Mariusz pojechał do Warszawy, jak już Wam powiedziałam. Nie była to jednak miłość od pierwszego obejrzenia, więc nie było takiego gromu z jasnego nieba, przynajmniej nie ze strony pani Bożeny. Ale ponoć nieustępliwość pana Mariusza i jego cechy charakteru sprawiły, że pani Bożena później się nim bardzo zainteresowała i kiedy spotkali się w Warszawie, to wszystko poszło już w kierunku matrymonialnym. I nazywano panią Bożenę piękną Bożenką, bo już wtedy robiła niesamowite wrażenie, była piękną kobietą. Zresztą mieli ze sobą wiele wspólnego, ale wiele też ich dzieliło. Wspólna była przeszłość, oboje bowiem wychowywali się bez ojców. On swojego stracił, tak jak już Wam powiedziałam wcześniej, a ona również, tyle że w Charkowie. Była dość wycofana, nieśmiała, natomiast pan Mariusz był duszą towarzystwa. Umiał się odnaleźć w każdej sytuacji, umiał zachwycić sobą towarzystwo, porozmawiać z każdym i na każdy temat. Pani Bożena ponoć nie kryła, że przez to, że wychowała się bez ojca, chciała kogoś silnego u swego boku, mężczyznę z krwi i kości i właśnie taką osobę odnalazła w panu Mariuszu. W 1966 roku wzięli więc ślub. Wszyscy się zastanawiali, jak grubemu, bo wtedy tak nazywaliśmy Mariusza, udało się poderwać tak piękną Bożenkę, wspominał Tadeusz Sznuk w jednym z wywiadów w Na żywo. A niespełna rok po ślubie pani Bożena urodziła syna Piotra, który towarzyszył jej później podczas pracy w TVP, bo swoje pierwsze kroki jako spikerka, jako prezenterka, oczywiście z tego ją najbardziej pamiętamy, stawiała będąc w ciąży, więc z małym Piotrem pod sercem, a później również z Piotrem, który przechadzał się wtedy, kiedy mama była na wizji po korytarzach TVP. Później rodzina doczekała się także córki Sandry. Natomiast pan Mariusz w tym czasie pracował bardzo zaciekle. Realizował, reżyserował, pisał scenariusze do filmów dokumentalnych i programów.
Więc na pewno pamiętacie te, które wyreżyserował, które napisał, bo spod jego ręki wyszły chociażby Turniej Miast czy Studio 2, to wielogodzinne pasmo, w sumie będące takim trochę prekursorem telewizji śniadaniowej, można powiedzieć. Wielogodzinne pasmo, w którym naprawdę można było bardzo wiele ciekawych materiałów zobaczyć. Dokumentów, koncertów, albo nawet zespół ABBA w 1976 roku, co było, wiecie, wielkim sukcesem, że ta wielka, słynna ABBA przyjechała do telewizji polskiej. Zresztą o swojej pracy po latach wspominał tak w materiale Mój ślad w telewizji. Całe życie miałem niebywałe szczęście do osób w moim otoczeniu, bo telewizja to sztuka zbiorowa. Świadczy to więc o skromności pana Mariusza, bo przecież nie musiałby doceniać swoich współpracowników, szczególnie po latach. Natomiast oczywiście wiem, że będzie tutaj dużo kontrowersji na temat jego współpracy, ponieważ był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sam po latach również w wywiadzie komentował swoje członkostwo, które przypadało na 1967 do 1983 roku tak. Miałem świadomość, że jeżeli w tamtych czasach chcę coś zrobić w telewizji, ja, noworyż, technik budowlany, magister inżynier budownictwa z dość kiepskim pochodzeniem, jeśli chcę robić to, o czym marzyłem, to muszę się uzbroić na Placu Powstańców. Uzbroić to znaczy mieć swój zespół, swój pokój, po prostu być w środku. Poprosił mnie kiedyś na rozmowę Ignacy Waniewicz i mówi: widzę pana jako zdolnego młodego człowieka, ale musi pan mieć świadomość, że ani ja panu nie będę mógł pomóc, ani pan sam sobie nie pomoże, jeśli się pan nie zakotwiczy w partii, mówił w 2021 roku pan Mariusz w rozmowie z Newsweekiem. A także odniósł się do bardzo często pojawiających się na jego temat komentarzy odnoszących się do współpracy z Służbą Bezpieczeństwa. Zawsze można powiedzieć, że teczka z SB spłonęła, ale ja, widzi pan, mam ją w domu. Gruba jest na cztery palce i tam nie ma nic, co mógłbym sobie zarzucić lub moja rodzina mogłaby mieć za złe. Natomiast ten wywiad pociągnął za sobą konsekwencje, bo oczywiście nie tylko wśród przeciwników pojawiło się bardzo dużo komentarzy na temat tej sytuacji, ale także Instytut Pamięci Narodowej postanowił sprawdzić, czy te dokumenty podlegają przekazaniu do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ale cofnijmy się znowu w czasie, do roku 1971, ponieważ wtedy pan Mariusz odniósł jeden z większych w swojej karierze sukcesów. Jego film Pierwszy Szósty zdobył w Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym Nagrodę Miasta Wenecji. Natomiast pan Mariusz Walter odszedł z telewizji w 1982 roku po stanie wojennym. Przez moment wykładał na Uniwersytecie Śląskim, ale później poznał człowieka, z którym związał swoją zawodową drogę już na zawsze. Chodzi oczywiście o Jana Wejherta. Razem zaczęli współdziałać i handlowali naprawdę różnymi rzeczami. Od produktów spożywczych zaczynamy, tutaj mam na myśli przede wszystkim produkcję chipsów, moi drodzy, co w PRL-u ponoć nie było łatwe. A w wywiadzie dla Forbesa w 2015 roku pan Mariusz wspominał to tak. Pamiętam, jak pierwszy transport naszych chipsów miał dotrzeć do Super Samu na placu Unii Lubelskiej. Staliśmy tam z Bożeną i obserwowaliśmy, jak ludzie biedzą się z otwarciem folii, w którą pakowaliśmy te chipsy. Musieliśmy coś zrobić, by ludzie nie musieli ich później otwierać zębami. Później handlował również futrami. Inny nasz biznes to szycie futra. Były bardzo porządne, ale miały jeden feler. Odpruwały się im rękawy. Pewnego dnia na schodach przed naszym biurem przy ulicy Aldony na Saskiej Kępie stanął tłumek kobiet, które przyniosły futra do reklamacji. Nie mieliśmy ich jak obsłużyć. Salwowaliśmy się z Jankiem ucieczką przez ogródek. Chwała Bogu, że epizod z tymi futrami był krótki. Janek miał jednak zawsze mnóstwo pomysłów biznesowych. Jak widzicie, nie było łatwo w żadnym biznesie. Później była dystrybucja kaset wideo, ale pomysłów było dużo więcej. Miałem masę pomysłów takich jak hotel dla zwierząt i inne pierdoły, które się potem ludziom sprawdziły, ale w PRL-u były raczej dziwne. Natomiast po upadku komunizmu w latach 90. Mariusz Walter zainwestował, odkupując od znajomego telewizję z Krakowa, ale po kolei, bo tutaj też nie było tak łatwo, że po prostu była kasa, była telewizja i się zaczęło. Bo w PRL-u oczywiście trudno było marzyć o takim przedsięwzięciu jak niezależna telewizja, raczej no way.
I kiedy zmienił się ustrój, pan Mariusz postanowił, że on by chciał taką telewizję założyć, ale niestety tutaj też był problem z koncesją. Razem stworzyliśmy projekt, który podobno oceniono najlepiej, ale przegraliśmy w cuglach z Polsatem. I pan Mariusz w rozmowie z Żakowskim nie ukrywał, że bardzo go to podłamało. Myślał, że jego marzenie, które miał od zawsze o tym, że będzie miał swoją telewizję, po prostu się nie spełni. I właśnie wtedy pojawił się ten kolega z Krakowa, który założył telewizję Wisła i ja pamiętam ten moment oczekiwania, że był taki znaczek właśnie, ponieważ ja jestem z Krakowa i tam swoje dzieciństwo spędziłam i czekałam na to, kiedy ta Wisła zamieni się w TVN, bo wszyscy to zapowiadali, że będzie taka nowa telewizja i tak dalej, taki powiew świeżości, więc ja jako dzieciak oczywiście czekałam na to z wielkim podnieceniem. Naprawdę bardzo tej telewizji chciałem, a miałem kontakt z kolegą z technikum budowlanego. On miał w Krakowie i okolicach telewizję, która nazywała się Wisła. Powiedział, słuchaj, ja nie wiem, co z tym zrobić. Miałem trochę grosza, to zainwestowałem, ale może byście to ode mnie odkupili. I odkupiliśmy. I oczywiście trzeba było obsady do tej telewizji, więc trwała rekrutacja, żeby pozyskać nowych dziennikarzy, osoby, które będą twarzami TVN-u. Ale wiecie, łatwo nie było. Uczyliśmy od zera całkiem zielonych szczawików, ale też ściągnęliśmy kariatydy, takie jak Grzegorz Miecugow, a potem jeszcze przed uruchomieniem Tomasz Lis, który po kilku naszych rozmowach telefonicznych rzucił dla TVN posadę korespondenta TVP w Stanach. Uwierzył mi na słowo, że to będzie sukces, mówił Walter. I tak jak wiele osób dało tej telewizji szansę, co za tym idzie m.in. panu Mariuszowi, tak i on dał wielu później osobom szansę. Wiele z dzisiejszych gwiazd telewizji TVN, wielu z dzisiejszych dziennikarzy, którzy pracują tam przez wiele lat, wspomina pana Mariusza jako osobę, która być może krytyki się nie bała w stosunku do osób, które pracowały u niego, ale zawsze to była krytyka, którą chciało się przyjąć, ponieważ biła z niej taka chęć poprawy tego, co złe, a nie, jak to mówią brzydko, zgnojenia człowieka, co myślę, że w dzisiejszej telewizji jest bardzo często obecne, wszędobylskie. I oczywiście TVN miał być konkurencją dla Polsatu, dla TVP, więc walka była zacięta, bo po raz pierwszy widz tak naprawdę miał taki duży wybór, zasiadając przed telewizorem. 13 października 1997 roku marzenie Mariusza Waltera się spełniło. O godzinie 19.30 Polacy po raz pierwszy obejrzeli Fakty w TVN. Pan Mariusz był prezesem do 2001 roku, a w zarządzie ITI, czyli właściciele TVN-u, zasiadał do 2012 roku. Również w 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Mariusz też na pewno jest znany tym, którzy trochę się nim interesowali, jako wielki kibic piłki nożnej. Stworzył film Grał Wszystko, który dokumentował dzień rewanżowego spotkania Górnika Zabrze z AS Roma w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów. Przez lata zasiadał także we władzach swojej ukochanej Legii Warszawa. W 2002 roku otrzymał statuetkę Gwiazda Telewizji Polskiej z okazji 50-lecia TVP. A w 2001 roku powstała także Fundacja TVN, na czele której stanęła żona pana Mariusza, pani Bożena Walter. Natomiast pan Mariusz, co jest oczywiste, jako właściciel tak dobrze prosperującej telewizji, bardzo dobrze zarabiał. W 2004 roku Tygodnik Wprost umieścił go na liście 100 najbogatszych Polaków na miejscu 34, z majątkiem ocenianym na 450 milionów złotych. Dotkliwym wydarzeniem dla pana Mariusza była na pewno śmierć jego współpracownika, jego partnera biznesowego, Jana Weicherta. Po jego śmierci wspominał go tak. Po ponad ćwierć wieku wspólnego jedzenia soli z beczki wydaje się, że poznaliśmy się na wylot. Parę lat byliśmy na panie Mariuszu i panie Janie, ale potem przez długi czas nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Dlatego podobnie jak wielu jego przyjaciół będę miał poczucie samotności, mówił w 2009 roku po śmierci swojego biznesowego partnera i przyjaciela. Natomiast już od dobrych paru lat zarówno pan Mariusz, jak i jego żona Bożena nie udzielali się medialnie. Natomiast w 2021 roku Tygodnikowi Polityka pan Mariusz udzielił wywiadu, w którym odpowiedział na pytanie, czy tęskni za telewizją. Wyleczyła mnie Sandra. Robiła programy, póki nie urodziła bliźniąt. Po paru latach pytam, kiedy wróci, a ona na to, zrywam się o 6, wiozę dzieci do szkoły, ogarniam, odbieram, wiozę na zajęcia, odrabiamy lekcje, kładę dzieci spać, padam. Odczep się ode mnie, ojciec. Odczepiłem się i od stacji też. Z przyjemnością oglądam. Wystarczy.
a czas głównie spędzał w Konstancinie, gdzie mieszkał ze swoją ukochaną żoną Bożeną, z którą przez tyle lat tworzyli zgrany duet, świetny związek. Pani Bożena w jednym z wywiadów przyznała, że wraz z mężem dzisiaj najbardziej uwielbiają zajmować się swoimi wnukami, które są dla nich wielką radością. Żałuję, że nie miałam więcej czasu dla dzieci, gdy były małe. Ciągle byłam zabiegana. Teraz na pierwszym miejscu są wnuki. Gdyby ich nie było, to wszystko nie miałoby sensu, mówiła w rozmowie z Vivą. I niestety, no, powiedziałam wam, że dziś tak jest. Dla pani Bożeny nadal niestety pan Mariusz zmarł 13 grudnia, o czym poinformowała Monika Olejnik w programie Kropka nad i w TVN24. A informację podał także portal TVN24. Pan Mariusz w chwili śmierci miał 85 lat. Należy więc pogratulować mu pięknego wieku, a także pięknego stażu małżeńskiego. Tego szczęścia rodzinnego, które myślę, że w showbiznesie, jak dobrze wiecie, nie jest takie oczywiste, nie jest łatwe do osiągnięcia. Im się udało i naprawdę jest to coś wspaniałego. Oczywiście całej rodzinie pana Mariusza, wszystkim współpracownikom, wszystkim, którzy będą po nim tęsknić, składam kondolencje. A was proszę o to, byście napisali w komentarzach, czy pamiętacie jeszcze z TVP pana Mariusza, czy byliście fanami jego żony. Zresztą na pewno niedługo pojawi się również o niej odcinek, ponieważ była przecież wspaniałą prezenterką TVP. Przez lata gościła w naszych domach. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Będę bardzo wdzięczna, a na dziś to już wszystko. I oczywiście wiem też, że wiele osób pisało do mnie, że zmarł również pan Mirosław Hermaszewski. I taki odcinek również dla was przygotuję, choć przyznam wam szczerze, że tak jak wam mówiłam, miałam nadzieję, że grudzień upłynie nam w milszej atmosferze, bo to taki ciepły, rodzinny miesiąc. Niestety właśnie cały czas takie odcinki musimy robić, ale los tak chciał, więc oczywiście odpowiem na wasze wszystkie prośby i już niebawem przychodzę do was z takim odcinkiem. Do zobaczenia więc już niedługo. Dzięki za dziś jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.